serdecznie witam zaproszonych gości, witam serdecznie rodzinę autora, autorki i witam bardzo serdecznie samą autorkę. Jest to pani Sylwia Murżyło-Bajsarowicz. Wszystko znajdziesz sposób, mówiąc prościej, umiesz żyć, a ja już nie chcę kusić losu, wolę własną drogą. Wpisująca się w naszą ponowoczesną rzeczywistość, sięgająca po znane dawne motywy i znajdziecie na pewno jakieś młodopolskie inspiracje albo do czasów nam współczesnych teatrów, filmów, komiksów, sporo będzie tych nawiązań po to, żeby wyrazić to, co dla pani Sylwii najważniejsze. Najważniejszy jest człowiek, świat, w którym żyje, ale przede wszystkim człowiek. Proszę zwrócić uwagę, że artystka, która zajmuje się i fotografią, i grafiką, i malarstwem, potrafi jakby w swoich pracach wszystkie te dziedziny połączyć. Na poszczególnych obrazach zobaczycie jakby kadry, zdjęcia, postaci zatrzymane, unieruchomione.
udało się uchwycić coś, co jest niezwykłe, ten moment pomiędzy ruchem a spoczynkiem, dłuższym odpoczynkiem. Prace na mnie robią ogromne wrażenie, ogromne pod każdym względem, choćby z tego powodu, że pani Sylwia pokazuje kobiety, przede wszystkim kobiety. Proszę zwrócić uwagę, jaki dialog podjęła z wyobrażeniem kobiecości, z ideą kobiecości, z tym, czym jest kobieta. Tutaj znajdziemy matki, lolitki, uczennice, starsze, młodsze kobiety zatrzymane, którym można się przyjrzeć. Artystka nie lubi mówić o tym, co jest ideą jej dzieł, ale ja tych ideałów tutaj znalazłam bardzo wiele. Gdybyście chcieli Państwo więcej poczytać na ten temat, to jest katalog, który można za całe 5 zł kupić i na dłużej jakby kontemplować i obrazy, i wszystko, co jest tu z tą wystawą związane. Dzieła są niezwykłe. Dzieła są niezwykłe, to zresztą sami zobaczycie i grafiki, i pomysły. Ma artystka już swój styl wyjątkowy, rozpoznawalny i myślę, że to jest najlepsze miejsce, w którym te prace się znalazły. Cieszymy się bardzo, że doszło do tej wystawy. Dzięki dyrektorowi Krzysztofowi Tokarskiemu, ale również dzięki kuratorowi wystawy Teresie Walczak, która wiele serca, wiele pracy do przygotowania tej wystawy włożyła. No a przede wszystkim dziękujemy pani Sylwii Murzyło-Bajsarowicz, że zechciała się podzielić tym, co przygotowała. Ja już nie mam co tutaj dodać właściwie, tak pani ładnie wszystko opisała. Chciałam niemniej powitać wszystkich bardzo serdecznie. Jestem zaszczycona tak dużym gronem wielbicieli sztuki. Chciałam jeszcze sobie pozwolić podziękować moim rodzicom bardzo. Chciałam wręczyć tutaj na ręce pani Tereski dla ośrodka jedną grafikę.